Lecimy dalej w takim razie. Co jest teraz robione? No teraz chcę iść na event. Dokładnie na kasino, na piniatę. Zaraz się zaczyna, na o 17:05. Więc na pewno chciałbym gdzieś to przyhaczyć, bo tam dużo expa jest i też dobiję sobie właśnie te punkty, jeszcze muszę pozbierać. 3 punkty potrzebuję. Tylko gdzie by je tutaj zebrać? Bym musiał zobaczyć. Oj, i ten Wizard's Vault też trzeba będzie na pewno zrobić. No dzisiaj jest dużo do zrobienia. Weekly będę chciał zrobić. O, to gotowanie można zrobić. To jedno tutaj, co takie dłuższe jest trochę. Outfitów za... ale nie, no nie ma, no skąd mam mieć outfity? Nie ma żadnego. No gdzieś tam mogę pokolorować randomowo ten armor, no ale... nie wiem, może być tak. Dobra, tutaj ten punkcik polega na tym, żeby... słuchać szefa, czego potrzebuje i mu to rzucać. Apple pie. Gdzie jest apple pie? Tutaj. Dobra, no i czemu to teraz rzucić? Secret sauce. A, tutaj jest. Orion coś tam? Gulper. Kokonac. Kokonat meat? O tym chodziło? Kurde, trzeba to szybko zrobić. Koniec czasu. Dobra, no ale i tak czekamy na event, więc możemy to porobić w międzyczasie. Secret sauce? Kurde, nie trafiłem. Nie ruszaj się. Boga. Jest to. Some water. Wild foraging makes boar meat flavorful. Bring me some. Co on tam chciał? Nie wiem, co on tam chciał. Dzik? No ale... nie wiem, gdzie jest... O, tutaj jest. Bormit. Jeszcze raz. Może sobie wezmę, włączę te. Może sobie wezmę, włączę NPC, co mówią. O, właśnie. Na czacie. To będzie łatwiej.
Let's see if you have what it takes to be my sous chef, Outlander. You're going to help me make our... W sumie czekajcie. Dobra, olać to. Ja porobię ten event, bo tutaj są takie coiny do pozbierania. I dużo expo za to jest. W sumie... To są te wyżej. To zrobimy sobie na kolejną rundę. Ale chociaż tak z 2-3 bym zebrał, żeby mi zaliczył event. Nie wiem, czy ja tam dojadę w ogóle jakoś. O dobra, są, okej. Tak, nie doskoczę, nie mam jak. Tam jeszcze jeden jest. Za zbieranie coinów nie ma expa, ale jak zjadasz, to dostajesz trochę expa. No ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby kilka tych coinów zebrać, żeby mieć participation wtedy na tym evencie i... Za event też expa dostanę. Tam na dole też są. No ale za same coiny też jest exp. Ale to spowalnia strasznie. O nie, spadnę? Dobra. Nie szkodzi, tu jeszcze będzie jeden. Ale to bije. Okej. Też jak tutaj jest timer, to dobrze jest zabrać jakiegoś coina tak przed końcem timera, bo jak się zbierze kilka coinów na początku i później się odpuści, to tak jakby wykluczy mnie z participation z tego eventu. Bo trochę zebrałem i sobie odpuściłem, a to jest 5-minutowy event, powiedzmy. Będzie miał 3 rundy, więc dobrze jest jakoś tam pod koniec zebrać tego coina, żeby mnie nie wrzuciło z tego participation. No i mamy event. Okej. Trochę expa. Spróbujmy to jeszcze raz zrobić. Czy też inne NPC mówią? Bormeat. No, nie ruszaj się. Shark. Chicken stock. Dobra, nie ruszaj się. Roasted meat. Cyk. Drzewo chce? Nie chcę mu tak rzucać, bo nie trafię. No to jest daleko. Dobra. Honey, tu był honey. Shark meat to był tutaj. No to już trzeba tak trochę pamięciowo nawet lecieć. Flower, gdzie jest flower? No, a, tam.
Dobra, nie ruszaj się. Było tutaj. Ile tego jeszcze jest? Coconuts. Dobra, udało się. Tu kaktus? Dobra, nieważne. Ale się udało. Najważniejsze, że się udało. Dobra, teraz kolejne jakieś. Gdzie tu jeszcze jakiś jest? Wiem, że jeden jest tutaj, ale tam będzie ciężko garnąć. Dobra, ogarnijmy sobie jeszcze kilka coinów. No właśnie, też coś pamiętam, że tutaj muszę sobie ten teren odkryć. Nie, strajka jeszcze nie robiłem. Strajka jeszcze nie robiłem. Wiesz co, mi wystarczy jeden tak naprawdę, no bo ja jeszcze gdzieś tam chcę na fraktale skoczyć na pewno dzisiaj. Daily zrobić. Dobra, to jest drugi i jeszcze jeden. Tu był jeden, ale wątpię, żebym jakoś do niego się dostał, bo tam chyba jest potrzebna płaszczka. Ile mam AR? Zero. Ile mogę mieć AR? A na tier 1 po co mi jest AR? Nie potrzebuję. O, kolejny event. Udało się zrobić. No bez płaszczki to tu będzie raczej lipa, żeby to ogarnąć. To jeszcze jeden będzie potrzebny. Tam chyba był potrzebny jeszcze inny mount. Nie wiem, ogarniemy sobie coś. No może nie nawet płaszczka, ale Springer jakby był, to już by było ok. No bo tak nie wskoczę, nie? Nie ma szans. Może jakoś tutaj? Tu jest jakieś takie małe, ale chyba nie przecisnę się przez to. Chociaż może? Nie, chyba nie. A tam nie przejdę, co? Tam przejścia nie ma. Bo piñata za 5 minut jest dopiero. No ale zaraz tam pójdziemy. Tutaj nie ma jak. Tutaj może coś było. Tu będę już musiał zobaczyć. Na szybko skoczymy. Jeszcze mamy 5 minut, także na spokojnie. Cześć Veniru, szybkie pytanko.
Uzbieram trochę gemów. Który salvage kit polecałbyś kupić? Copper, Feda czy Silver? Copper. Silvera tak naprawdę nie potrzebujesz na początku, bo będziesz go dużo rzadziej używał niż Coppera. Copper to jest, wiesz, taki najpopularniejszy, najczęściej go będziesz używał. No bo Silvera będziesz używał tylko i wyłącznie do żółtych i wyżej. A nawet jak porobisz trochę achievementów później, to będziesz miał coś takiego jak Mystic Forge Stone, czy tak to się chyba nazywało. I będziesz mógł sobie porobić Mystic Salvage Kity. To są takie mastery, tylko że na 250 użyć. Dobra, czy tutaj coś było? Jakaś masterka? Nie, tutaj nie ma żadnej. Tutaj jest, o! Tylko jak tam się dostać? Ale strzelają we mnie. Oho, jeszcze spadnę, dobra. Królika? No właśnie, żeby zrobić królika, muszę mieć masterkę jeszcze jedną. Jeszcze jeden punkcik muszę mieć. W tym właśnie tkwi problem. Że jeszcze jeden punkt muszę ogarnąć. No ale to sobie ogarniemy... Może na tym... Czekajcie, jakby tutaj... A dobra, szybki waypoint zrobimy. Salvage kity, tak? Copperfed. On ma 10% szansy na Rare Materials. No bo to tak naprawdę chodzi o te Rare Materials. Tym rozwalasz białe, zielone, niebieskie. Silverfed to jest 25% Rare Materials. To jest to samo co to. 25, tylko że to jest nieskończone. To jest to samo co to, tylko że nieskończone, i Silver to jest to samo co Master. No. Jak se prawym klikniesz, no to możesz All Fine, All Master. I tym Masterem Rary salvage'ujesz. Z levelem wyższym niż 68. To jest ważne, no bo dopiero od 68 wypadają ektoplazmy. Więc tutaj patrzę, ma 80 level, no ale wiesz, jak już masz 80 level, no to raczej ci nie wypadają niższe niż 80. I salvage'ujesz, no i masz ekto. I tyle. A te paczki Unidentify sobie otwierasz? Bo jak otwieram, załóżmy, zielone, no to mam szansę, że mi żółty wypadnie. No i... Salvage all. Salvage all. I to tyle. No chyba, że nie chce ci się salvage'ować, no to możesz te paczki od razu też na trading poście sprzedać. Też jest taka opcja. No ale jak salvage'ujesz, no to masz materiały, masz Essence of Luck, ten Essence of Luck sobie zjadasz i masz Magic Find'a wtedy więcej. Także spoko. No i jest piñata. Bonus event. Tutaj jest szansa na infuzję za 10 tysięcy golda, czy tam za 9. Ok. Oczywiście nie wypadło, ale nie szkodzi. To się używa. Tutaj też mogę sobie wybrać... Na razie nic nie będę wybierał z tego. A też dostałem shielda. Dobra, zobaczmy sobie...
Steel Chest jeszcze jest? A no tak, bo ja zapominam, że autoluta nie mam. No ale to wam mówiłem, że ten. To wam mówiłem, że. Kto mnie tutaj atakuje? Chyba chce mnie ubić. Idziemy tego. Idziemy jeszcze ten jeden punkcik gdzieś zdobyć, ale to zaraz wyhaczę gdzieś na dezercie. Robimy sobie z Springera. Tam bym, no ale tam muszę mieć akurat Springera, żeby wejść. No to jest takie. Dobra, zobaczmy sobie achievementy. I tutaj można sobie przefiltrować. Path of Fire Master. To są insighty. Crystal Oasis. Master Insights. O właśnie, tutaj gdzieś to by. No ale to są te na mapie właśnie. Elon Riverlands. No bo ta mapka to jest desert. Też nie mam za bardzo jak wjechać. Hota mam robić na 100%? Co ty? Gdzie? Ja i hot. Tutaj też jest jeden do zebrania. O, a tam też nie wejdę. Tam nie mam jak wejść. Witam, witam, o zdrowie pytam, dobrze. Nie wiem, czy nie byłoby najszybciej po prostu story zrobić. Blazing a Trail. Za Blazing a Trail będę miał punkcik. Żaden żółw. Nie będę żółwiem cheatował. Chyba storkę po prostu zrobimy i tyle. Tak będzie najszybciej. Sorry for the gate earlier. I get all kinds of people in here. Stories they tell to get inside. Not that I blame them, but the city can only take so many before bursting. So, I take it you're here for Balthazar. I am. I'm looking for a place to start. Any information you have would be helpful. Bo tu jeszcze są z rajdów, no ale. Well, your guildmates are being hosted by the chief counselor at the Civic Center. She can fill you in about the state of the city and the surrounding area. And she might know something about Balthazar too. Sounds good. O, też po jednym bounty można by zrobić. Someone who's dealt with him or his army firsthand? My deputy Ayub is at the camp run by Komir's priest. Tu są te trity dla Raptora. Są serduszka. Collect fragments. Tutaj muszę też z jakimiś priestami pogadać. All pages. Jedno na Elonie i jedno na Destiny.
Możemy te bounty walnąć. Dobra, czyli jedno tutaj. Hop. Którego bierzemy? Shard Cresta? Chaotic Lace Park. Może tego? Gdzie on jest? On gdzieś tam jest daleko. Nie, to tego nie. Ten gdzie jest? O, ten jest tutaj, bliziutko. Bardzo fajnie. Idziemy na niego. Tylko, że on pewnie wyżej będzie, nie? Czy on jest wyżej? Sam tego nie wysoluje? Jak nie? Bounty solowane będzie. Wezmę sobie, poustawiam tego. Z powrotem Salvation. Barierka. Healing increased. Cześć Doliak. Dzisiaj lekka zmiana planów była. Zobaczymy coś takiego. Hop. Może powinienem iść na fraktale najpierw, żeby sobie nabić mentora. On jest teraz niżej. Ej, to gdzie on jest? Raz wyżej, raz niżej. Nie rozumiem. On tam jest na tym. Jak ja mam to nim wejść? Ja tam nie wejdę. Hop. Dobra, chyba się udało. Dobra, docykować go trzeba. Aha, bo on ma te znaczniki, że trzeba albo biegać, albo stać w miejscu, dobra. Cześć, Utang. Teraz trzeba stać w miejscu? Nie no, ciężko jest. Solo to zrobić. Trzeba biegać. Podleczymy się, dobra. Szczególnie, że on jest w ogóle ledwo widoczny, ten jego model, więc też ciężko cokolwiek wyczytać. Dobra, teraz stoimy w miejscu. Podleczymy się. Trzeba biegać. Chyba to przyinwajdowałem. Jakbym miał Heralda wylewelowanego, to może bym to zrobił. O 20 po. No ale te Battle Scarsy mi bardzo fajnie leczą. Dobra. Jeden ten zrobiony. O, skrzynka. I jeszcze jeden będziemy musieli zrobić tutaj. Na Kormir. Jeszcze jedno bounty. Hmm.
Nie wiem, może to? To stąd najlepiej pojechać. Będzie grane, będzie. No, o 20 startuje, tak. Odpal jakiegoś mentora, jak możesz, to też może ktoś przyjdzie. Okej, docycykujmy go. A co to robi? Ja muszę przebindować sobie special actionki. Teraz tak patrzę. Bo ja mam gdzieś to pod N. Daj mi chwilę. Pod C damy. Jeszcze mi jej Boga przyciągnęła do siebie. Come on. Mołacik? Ale naspomniło tego tutaj dużo. Jeszcze te ibogi strzelają. Gdzieś też tą ibogę trzeba troszkę podbijać, żeby nie pluła. Cześć, Jalu. Czyli może napiszę Bounty Admentor. Skąd on ma tyle bariery w ogóle? Call essence to provide. Jakoś spływa. Nawet nie wiem, czy nie szybciej by było to ze story zrobić. No ale jak już to robimy, to... Dokończmy to. Trzeba podresać, dobra. 30% i OP? No pewnie. Każda klasa jest OP. To trzeba dobry build mieć. No tego już jest tak dużo.
13%. Jeszcze we mnie strzelają. Nice. Dobra, damy punkcik. Canyon jumping. Okej. Steel chest. Dobra, i można lecieć w końcu. Robić dalej. To w sumie tutaj. Ten canyon jumping potrzebowałem, żeby przeskoczyć nad kanionem, żeby iść po nowego mounta. Teraz mamy dużo dłuższego lipa. A tu nawet czuć na raptorze. I ze Springerem już będzie można bardzo fajnie wszystko zbierać, wskakiwać na górę. Hop. Tam strasznie dużo tego było. O, dobra, i Tasty Carrot trzeba zbierać. A to chyba nawet mogę na mauncie, co nie? A mogę go wypożyczyć, tak? O, super. A Water Bucket, a co z tymi Water Bucketami? Return Stolen Carrots. Groundhogs, kill harpies, destroy eggs. Dobra. A to nawet F nie muszę klikać. Tasty Golden Carrot? Harpy Egg. Mam ogarnięte. A jak już z niego zsiadłem, to koniec, nie? Ja to na mauncie muszę. Cześć, Solek. Dobra, to się cofnę. Ja skipuję? Nie, niczego nie skipuję. O, o 20 dopiero będzie. Fil, aha, dobra. Ale fil, czym mam fil? A tutaj jest water, dobra. Water bucket. Trzeba ponapełnić, tak? Okej. Okay. A to mi jedno wystarczy? O, zajebiście. Cyk, cyk, ale to mało daje.
Pile of carrots. Zawsze coś. Wypożyczmy Springera na chwilę. Jest już, można update'a pobierać, to pobiorę. Tasty carrot. Cyk. Dobra, i to chyba trzeba będzie... powyjaśniać, okej. Okay. Dobrze, że tutaj jest ten Springer, bo bez tego to nie byłoby jak... Bo jak klikam tego spela... to on mi schodzi z tego Springera. Okej. Okay. Buffa zan... A, skończył mi się. No będę musiał zabrać, no. Marchewki zdepozytować. Już końcóweczka. Jeszcze jeden. Bat, dobra. I cyk. Sertucho zrobione, możemy się wrócić. I będziemy mogli... ogarnąć sobie w końcu Springera. A ten od serduszka gdzie jest? Wyżej? Gdzie on jest? Jest tam? Nie, tutaj. Ale w sumie... O, dobra. Ale tak dziwnie, nie ma tego oznaczonego, że on ma to serduszko nad głową. Przez chwilę było. O, teraz jest. O, znika. Aha. To chyba zbugowane lekko, co? Jest, nie ma, jest, nie ma. No nic. Springer. Tyk. Close. No i pięknie, mamy Springera. Zajebiście. Dobra, i teraz kolejną masterkę, którą będę levelował, to nie jest ta, tylko tutaj Springera. Tej czwórki nie trzeba levelować, Springer ważniejszy.